Jo, to tarpan. Ja go będę lżył, a on się obrazi, bo się nie zna na żartach. Dziś rano byłem w Lesznie, tam nie było śmiesznie, ale liczę na farta, bo jak dobrze rymy skleję, to mam nadzieję, że wpadnie na czasie karta. Jo, wymyśliłem to właśnie, znaczy na poczekaniu. No wiecie, o co chodzi. Tarpan, 233. Tak naprawdę zdecydowałem się nakręcić tego tarpana 233, ponieważ jest to samochód, który został w pełni odrestaurowany, łącznie z silnikiem, nadwoziem i tak dalej. I jeżdżąc nim, można się poczuć jak wtedy, kiedy ten tarpan był nowy, wtedy, kiedy rolnicy naprawdę kupowali te tarpany jako nowe samochody. Jakbym wziął tarpana, który jest gratem, czyli w naturalnym stanie dla tarpana, to bym się nigdy nie dowiedział, jak one jeździły wtedy, kiedy się je odbierało z placu w FSR w Antoninku. Więc ten jest w takim dokładnie stanie, a nawet trochę lepszym, więc się mu przyjrzymy i zobaczymy, co oni wtedy robili. Może to tylko ja mam takie wrażenie, ale ja w tym samochodzie widzę kształt bardzo podobny do Toyoty Kijang albo Tamara, czyli takiej super prostej Toyoty na rynek tam filipiński czy zachodniej, południowej Azji. Coś takiego było. Strasznie podobna do tarpana, taka Toyota Tarpan, więc prawdopodobnie jest tak, że auta rolnicze wszystkie dążą do jednego wzorca. To jest tarpan 233, ale późny, czyli na sprężynach jeszcze z przodu, a nie na resorach jak 237 czy tam 9. Z 86 roku, więc po wszystkich możliwych liftingach dla modelu 233, ale nadal z silnikiem 2.1 górnozaworowym 70-konnym, czyli taki tarpan kanoniczny, można powiedzieć. No bo tarpana 233 robili od 72 do 86 roku. W 86 roku pojawiła się wersja unowocześniona 239 z dieslem, który miał diesel 3-cylindrowy 2,5 od traktora Massey Ferguson o mocy 42 koni i prędkość maksymalną chyba 80 na godzinę czy coś takiego. W każdym razie z przodu były już resory, a nie sprężyny jak tutaj, bo tu jest zawias podobny jak w Żuku, a tam jest zawias podobny jak w wozie drabiniastym, więc to jest taka końcówka tarpana 233 po wszystkich możliwych liftingach. Spróbuję teraz znaleźć w nim części, które pochodzą z innych samochodów. To jest fajne. Tarpan jako samochód rolniczy piękny być nie musiał, w związku z tym stosowano w nim po prostu elementy z innych aut osobowych jak popadło, na przykład te felgi. Co do tych felg, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że są to felgi wczesny Żuk. One właściwie są tak naprawdę pełne, są takie lite, żeby auto miało większą ładowność. I tutaj nie do końca jestem przekonany, czy one są identyczne jak żukowskie, bo jednak Żuk miał jeszcze dekle wmontowywane w tę osłonę piasty tych śrub, a tutaj tych dekli nie ma. Klamka to maluch, ale czarna, nie chromowana. To jest chyba Fiat 125P, ale we Fiacie to jest w pionie montowane, a w tarpanie w poziomie. To jest oczywiście maluch, przedni kierunkowskaz i lampa ogólnie taka jak w Żuku. Te błotniki to raczej założono przy renowacji, bo są dość nowoczesne. Zwracam też uwagę, ile tu jest zmarnowanej przestrzeni. Ta paka stoi na takim stelażu, na takich wspornikach i te wsporniki są bardzo wysokie. Słodkim detalem jest wlew paliwa, który jest pod takim kątem, że bardzo trudno się ten samochód tankuje, ponieważ nowoczesne pistolety ciągle odbijają. Trzeba lać pod bardzo dziwnym kątem i niezwykle powoli. Jest to typ samochodu, gdzie podczas jazdy możemy sobie obserwować działanie mostu napędowego i wału, jak się kręci. O, kury, patrzę jak nagrywam. Mam dzisiaj publiczność. Dajcie jakiś dźwięk. No i oczywiście światła tylne ogólnego zastosowania, czyli wszystkie PRL-owskie przyczepy i tak dalej miały takie lampy. O, one trochę przypominają lampy z Mercedesa moim zdaniem. Te karbowane tutaj takie, to miało wyglądać jak Mercedes. Właściwie to jest prawie Mercedes. Osłona kolumny kierowniczej to jest Polonez i stacyjka też. I ten pająk za kierownicą też. Przy czym kierownica jest akurat dużo nowsza, bo jest to kierownica z Lublina. O, zablokowała się. No dobrze, ale kierownica jest z Lublina, akurat i siedzenia też są chyba już lublinowe, też są zmienione. W każdym razie jest to tarpan 233 w wersji tak biednej, że nie posiada w ogóle nagrzewnicy. W trakcie renowacji tego wozu blacharz zapytał, czy ma te wszystkie blachy, które zakłada nowe, maluje, pasuje i tak dalej, spasować ze sobą tak, jak powinno to się robić, czy ma to zostawić tak, jak to zrobiła fabryka w Antoninku. No i padła odpowiedź, zostawić tak, jak było z fabryki. W związku z tym możemy teraz podziwiać sobie, jak te tarpany były pasowane. Jedną z ciekawostek jest przednia szyba. Były trzy rodzaje przedniej szyby do tarpana. Wąska, szeroka i średnia. I tu jest chyba założona szeroka, a powinna być wąska,
stąd uszczelka nie pasuje i trzeba było na tej uszczelce dorobić tak trochę lepca, żeby tutaj ogólnie to pasowało wszystko do siebie, bo każdy tarpan miał trochę inną kabinę i dopasowywano to, do czego będzie się dawało zamontować. Ręczna robota, jak Rolls Royce. No i teraz wyobraźcie sobie, że odbieracie swojego wymarzonego tarpana na parkingu przyfabrycznym i on wygląda tak. Tu się nie schodzi, potem ta szpala robi się coraz mniejsza, po to, żeby na koniec znowu się trochę rozewrzeć i ogólnie żadna blacha tego samochodu do końca nie jest do siebie dopasowana, a drzwi zamykają się tak, że w sumie nie wiadomo, czy się zamknęły, czy nie. Niby nimi walisz, ale one zawsze odstają i zawsze zostaje taka wielka dziura. Gdyby temat się kończył na byle jakim spasowaniu blach, to byłoby super. Niestety był również byle jaki mechanicznie taki tarpan. I realny przebieg takiego tarpana w polskim gospodarstwie rolnym wynosił około 20 tysięcy kilometrów do pierwszej poważnej awarii. I te tarpany po prostu trafiały za szopę, na podwórko i tam gniły, dekomponowały. I w pewnym momencie było tak, że nie sposób było przejechać przez polską wieś, żeby gdzieś na posesji, na podwórku nie stał gnijący tarpan, którego po prostu nie warto było naprawiać, ponieważ każde auto, które go zastąpiło, było od niego lepsze. Niestety. Zwracam uwagę na szparę z tej strony, która się zaczyna, no nawet nieźle, chociaż to do tego nie pasuje, ale nieważne. I sobie idzie tak, a na końcu jest taki wachlarzek. Zobaczcie, to jest niesamowite, że ta maska tak kompletnie nie pasuje do tego błotnika. Drzwi kierowcy w postaci zamkniętej wyglądają tak. Postaram się jednak pójść pod prąd i pokazać Wam przede wszystkim zalety tarpana. W czym tarpan był dobry? Bo mówić, że tarpan jest zły i w ogóle był byle jaki i tak dalej, to wszyscy wiedzą. To jest jakby standard. Ogólnie lżenie i obrażanie tarpana jest w modzie. Tymczasem tarpan miał tak naprawdę dla tych rolników, którzy go posiadali, konkretne zalety. Wczesne tarpany 233 wyglądały oczywiście od frontu zupełnie inaczej. Wyglądały trochę bardziej jak Fiat 125P przed MR-em, bo miały pionowe małe lampy kierunkowskazów i lampy pozycyjne, inny grill, inną maskę i tak dalej. I ogólnie wyglądały dużo starzej. To już jest tarpan unowocześniony, więc widać, że trochę się przyłożono, żeby wyglądał w miarę współcześnie, jak na rok 86. Przy czym największej zalety tarpana pokazać Wam nie mogę, ponieważ była nią wszechstronność wersji towarowo-osobowej, gdzie można było skorzystać z dużej paki albo przesunąć gruć wzdłuż samochodu i uzyskać krótką pakę, ale 6 miejsc siedzących. Więc to był taki naprawdę auto wszechstronnego zastosowania. Tu jest to typowy pick-up rolnik z paką. To są komentatorzy, którzy mają swoje zdanie na temat tarpana. To jest pick-up rolnik z paką, więc ma tylko 3 miejsca i normalną skrzynię ładunkową, ale przynajmniej ta kabina jest całkiem nieźle zaprojektowana. Jest o dziwo naprawdę przestronna. Pomijam pozycję za kierownicą, która jest głupia jak but. Wiadomo, jak trochę jak w Żuku, tylko że niżej, więc oczywiście noga więźnie między pedałem gazu a dźwignią biegów. Ale kabina ma dużo miejsca, ma duże szyby, ma dobrą widoczność i ma całkiem spore lusterka. Ten otwór tutaj służy do wkładania palucha i otwierania rygla od maski. A skoro mam już maskę otwartą, to sobie pod nią zajrzyjmy i sobie zobaczmy, co tu pod nią jest. Więc jest tutaj silnik żukowski, normalnie S21, czyli 2.1, 70 koni. No i teraz on ma taką drobną wadę, poza wieloma zaletami, że jest strasznie głęboko, bo jest ogólnie w tym miejscu, w którym był silnik od Żuka. Więc żeby wyciągnąć ten silnik od tarpana, to trzeba, nie wiem, albo go dołem wyjmować, albo wyciąć tutaj kawałek tego nadszybia, podszybia, bo nie chce inaczej wyjść, albo wymontować całość z chłodnicą, wszystkim silnik, dopiero wysunąć, przesunąć, podnieść go nad tę przednią belkę. Ogólnie jakby był troszkę bardziej do przodu, to chyba byłoby lepiej, zwłaszcza, że tutaj ta część jest w ogóle niewykorzystana. Tu widać legendarną jakość gumowych osłon w FSR. Kiedyś w Polsce były zimy i taki tarpan podczas jazdy z nieosłoniętą chłodnicą w zimie by się nigdy nie nagrzał. W związku z tym przewidziano roletę do osłaniania nią chłodnicy. O, tak się ją rozciąga, to ją można powiesić, a teraz akurat nie można, ale nieważne. W każdym razie jest to oryginalna tarpanowska roleta do zasłaniania chłodnicy. Komentatorzy, widzę, mają swoje zdanie przez cały czas. Zwracam uwagę, że jak jest pompa hamulcowa i serwo, to ta pompa wystawała tak daleko, żeby się kiwała i by się wyłamała ze swojego mocowania. W związku z tym zrobiono wspornik mocowania pompy hamulcowej do budy
i ten spornik ma postać takiego metalowego profilu. Tu jest przykręcony i tam jest przykręcony. To jest genialne rozwiązanie. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. To jest tak zwana stomia, czyli worek na płyn do spryskiwaczy, bo spryskiwacz na szczęście w tym samochodzie jest. Z tej strony mamy płyn do chłodnicy. No tu jest dolot powietrza. Oczywiście dolot powietrza do kabiny, no bo dolot powietrza do silnika jest przez ten oto typowy żukowski kapelusz. No i to jest kolejna silna zaleta Tarpana, że on był współzamienny z innymi samochodami, które wtedy jeździły po polskich drogach. Czyli jeżeli coś w Tarpanie nam padło, to można było znaleźć część od żuka i tą częścią od żuka albo od nysy to zastąpić i naprawić. Zawsze się zastanawiałem, jakie można słowo ułożyć z liter tarpan, żeby było gorzej, głupiej i bardziej obraźliwie. No i wymyśliłem słowo partan, ale może to nawet nie ja wymyśliłem. Albo ewentualnie zdjąć N i zostawić słowo atrap, żeby było, że to jest atrapa samochodu. Haha, ale śmieszne. Śmiejcie się. Przez lata też mnie fascynowało, dlaczego pokrywa zaworów od S21 ma takie żebrowanie. No więc ma takie żebrowanie, bo to jest pokrywa zaworów z silnika 2.0 Renault Fregat, które miało dokładnie takie samo żebrowanie. W związku z tym my po prostu skopiowaliśmy głowicę z Renault do silnika dolnozaworowego Warszawy i zrobiliśmy tym sposobem górnozaworowy po prostu na fantach, które odrysowaliśmy od Francuzów i bardzo dobrze. Bo to jest zemsta za to, że oni wiele lat później ukradli nam Twingo. Znaczy bez kida. Znaczy najpierw my ukradliśmy im. Nieważne. A tu, żeby nam chamy nie ukradli, to jest wlew z kluczykiem. Tak naprawdę chyba to jest wlew paliwa założony w tym miejscu, więc nie sądzę, żeby tak było fabrycznie, że to jest kluczyk. Odpalę teraz ten wóz, ponieważ on chodzi przepięknie i nie słyszałem jeszcze tak aksamitnie chodzącego S21. On po prostu przepięknie szumi w tym momencie. Chodzi jak nowy samochód. Kolejną zaletą Tarpana był w sumie spory prześwit. Gdyby nie te dolne mocowania gniazda sprężyn, które są dość nisko nad ziemią, to ten prześwit byłby naprawdę ogromny, jak w typowej terenówce. Przy okazji też Tarpan był całkiem nieźle skrętny. Całkiem nieźle się da nim manewrować. Byłem teraz zaskoczony, bo teraz musiałem nim przejechać przez taką wąską bramę i się wycofać, wcofać i dałem radę. Spójrzcie, jaki piękny ma tłumik. Tam wpadają spaliny, tłumią się w środku w tej puszce i wylatują tędy na prawą stronę. I teraz ciekawostka, ponieważ w rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów jest wyraźnie powiedziane, że wydech pojazdu nie powinien być skierowany na prawą stronę. Tymczasem po Polsce jeździ mnóstwo samochodów, które mają wydech na prawo i nikt z tym nic nie robi. Te opony, sądząc po poziomie spękania, to chyba jeszcze oryginalne są od niego. Bardzo mi się podoba, że pod kierownicą jest otwór, który prowadzi do komory silnika i nic go nie zatyka, więc w trakcie jazdy cały czas kierowcy leci zimne powietrze na nogi. Również fascynuje mnie ta rewizja, bo jak się odkręci tę pokrywkę, to się po prostu dostaniemy do gaźnika od tyłu, więc być może można było coś regulować w trakcie jazdy przez odkręcenie jej, no ale nie mam śrubokrętu, więc jej nie będę odkręcał. Deska rozdzielcza jest wykończona takim bardzo interesującym tworzywem, które wygląda jak taka pianka, tylko że jest dużo twardsze. O, i ogólnie design tego jest niesamowity. Znaczy jest taki oczywiście, wiadomo, bardzo mocno perelowski i tak dalej, prosty jak drut. Ale te kontrolki tutaj są przepiękne, wyglądają jak sygnalizator kolejowy. Powiedziałem wam, że ten tarpan nie ma nagrzewnicy, ale znalazłem w nim coś, co chyba jest elektrycznym dogrzewaczem. No bo spójrzcie, to wygląda jak taka wielka farelka i ona dmucha od dołu na kierowcę. Przewidziano nawet oświetlenie wewnętrzne i to z dwóch stron są takie ładne, małe, przełączane lampeczki, ale akurat się nie palą niestety. A nie, palą się. A przepraszam bardzo, zwracam honor, działa. Jest też wieszak na kufajkę. No i są pasy bezpieczeństwa, ponieważ to jest rok 86. I wtedy już były takie przepisy, że pasy bezpieczeństwa należało zapinać poza miastem. Nie wiem, czy pamiętacie, bo ja pamiętam, że jako dziecko i byłem wożony maluchem, to kiedy moi rodzice wyjeżdżali z miasta, to mówili, o, trzeba zapiąć pasy. I zapinali wtedy pasy, bo poza miastem było to obowiązkowe. Potem wprowadzono oczywiście przepis, że pasy zawsze wszędzie, potem, że światła zawsze wszędzie, a potem będzie się f***ać robaki. Ze wskaźników to mamy prędkościomierz do 120, mamy temperaturę wody i mamy poziom paliwa i to w sumie wszystko, więcej nie potrzeba. Po co tego rolnika denerwować? Mamy przełączniki też typowo maluchowo-żukowe, o takie wiadomo tam światła przeciwmgielne, nawet są awaryjne. Obowiązkowo od 1984 roku były światła awaryjne, więc dodali. Tu się włącza normalne światła, tu się włącza nawiew, ale bez ogrzewania, bo nie ma regulacji ogrzewania, bo nie ma ogrzewania, więc sprawa jest bardzo prosta. Jedno z tych cięgien to jest ssanie,
A drugie to diabli wiedzą co, bo mają takie same oznaczenia, także super. No i oczywiście biegi. Jak to w żuku, czyli trzy biegi są. Czyli mamy, o, tu jest luz i teraz tak, to jest jedynka, to jest dwójka, to jest trójka, a to jest wsteczny, więc jak ktoś wsiądzie do tarpana, kto się nie zna na wozach z PRL-u i wrzuci jedynkę i pojedzie, to owszem pojedzie, ale do tyłu. No i rolnicze ograniczniki drzwi zrobione z prawdziwej świni. Nie wiem dlaczego tak jest, ale o ile żukiem nie cierpię jeździć, nysą to jeszcze jakoś tam daje radę, o tyle tarpanem jeździ mi się zadziwiająco dobrze. To jest oczywiście samochód, w którym pozycja za kierownicą jest fatalna, tragiczna, ale i tak jakoś się nim jeździ tak przyjemnie. Nie muszę zapinać pasów, bo będę jeździł tylko po gospodarstwie rolnym, no bo po to jest tarpan, żeby jeździć po gospodarstwie rolnym. I tak, rzeczywiście, ma niezłą widoczność, rzeczywiście ma niezłą skrętność. Oczywiście jest potwornie głośny, już na drugim biegu przy 40 na godzinę jest słyszalny taki ryk, ale to był samochód, który z natury miał osiągać niskie prędkości. O, to jest stromy podjazd, spróbuję pod niego podjechać na jedynce. O, i tarpan podjeżdża bardzo ładnie. Przy okazji czuć bardzo przyjemny zapach. Dotarłem w naturalne środowisko tarpana, czyli na pole, więc wykonam im teraz jazdę próbną normalnie po polu tutaj. Po tym trawniku tu zrobimy sobie jazdę próbną tarpanem. Zobaczymy, czy się zakopię. Ja się zakopię na tym polu i tak to się skończy. Na szczęście jest auto techniczne do wyciągania mnie w razie czego. Także przygotowałem się na tę okazję. No i fantastycznie się jedzie po polu tarpanem. On jest do tego stworzony. Myślę, że w ogóle rozpędzanie go do większej prędkości nie ma żadnego sensu. Ja teraz przynajmniej używam tarpana zgodnie z jego przeznaczeniem, a nie jak ludzie, którzy się denerwują i irytują, że tarpanem się nie da jechać po asfalcie szybciej niż 60 na godzinę. No to tak samo jak ciągnikiem rolniczym się nie da jechać szybko, nie? Powstał kiedyś prototyp tarpana z blokadą tylnego mostu. W ogóle tu jak biegi wchodzą pięknie, wspaniale. Myślałem, że będzie tragicznie, a wchodzą całkiem dobrze. I ta blokada tylnego mostu tak naprawdę wystarczała, żeby wyjechać z większości opresji i po prostu nie był nawet potrzebny napęd na 4 koła. Oczywiście ostatecznie napęd na 4 koła się pojawił w Honkerze. W tych tarpanach zwykłych, standardowych takiego napędu nie było. Tak naprawdę podniósłby on niepotrzebnie komplikacje tego pojazdu i spowodowałby, że byłby jeszcze bardziej ciężki, jeszcze bardziej awaryjny. Ale sprzęgło to tak brutalnie łapie w tym samochodzie. Trzeba się trochę nauczyć. Ale ogólnie oczywiście narzekanie na tarpana, że tarpan, nie wiem, jest głośny, czy słabo się prowadzić, że trochę spaliny do środka lecą, no lecą, no jest trochę głośny, tak, no faktycznie, no prowadzi się tak sobie, no to jest jak narzekanie na ciągnik rolniczy, że jest słaby na torze wyścigowym, no to nie do tego służy. To jest samochód, którego żywiołem jest jeżdżenie po polu, po gospodarstwie i tak dalej. Jak on wyjeżdża na drogę, to wyjeżdża po to, żeby pojechać do GS-u, albo żeby pojechać na targ, sprzedać swoje płody rolne, więc jego główne zadanie to tak naprawdę jazda po gospodarstwie, jazda po drodze nieutwardzonej, więc czepianie się jego ewentualnych wad na drodze asfaltowej jest po prostu głupie, no. Naprawdę nieźle skręca, nieźle manewruje. Jestem zaskoczony tym, jak w sumie łatwo się tym dużym samochodem manewruje. Oczywiście z czasem się układ kierowniczy w nim też zacierał i było coraz trudniej i tego typu, ale w tym akurat chodzi lekko. A ostatecznym dowodem na to, że tarpan ma liczne zalety, jest to, że Amerykanie w 2019 roku po prostu go skopiowali. I to jeszcze nieporadnie, bo nasz samochód, nasz tarpan ma nowoczesne nadwozie typu pontonowego z błotnikami zintegrowanymi zresztą budy, a tu są wystające błotniki jak w autach przedwojennych, także założenie jest to samo, kolor jest niemalże ten sam, ale tarpan w oczywisty sposób jest lżejszy, prostszy, nowocześniejszy, zużywa mniej paliwa od swojej amerykańskiej pseudokopii. Tu akurat nie ma tego napisu Jeep, ale w wielu autach tu jest napisane Jeep takimi czarnymi literami, dokładnie tak samo jak tu jest napisane tarpan. Bardzo podobne są też lusterka, bardzo podobne jest rozwiązanie, jeżeli chodzi o lampy, pojedyncza okrągła lampa na każdą stronę. Bardzo podobne są ograniczniki otwierania drzwi w tarpanie i w Jeepie. Także po raz kolejny ktoś skradł nasz fantastyczny design. Ten tarpan jest od nowości w rodzinie. Przeszedł z ojca na syna i przeszedł też drobiazgową renowację. Jego oryginalny właściciel wspomina,
że jak go odbierał, a był to jeden z ostatnich 233 z fabryki w Antoninku, z placu przefabrycznego, to wszystkie tarpany, które stały na tym placu do odbioru, miały już plamy oleju pod spodem. Tak to wyglądało w tamtych czasach i nic się na to nie dawało poradzić. Ale bułka dobra. Zapomniałem nagrać wejściówki do tarpana, a że są wakacje, to nawet nie chcę promować mojej książki Przewodnik do rozpoznawania gratów na wycieczce. Także jak chcecie, to sobie wejdźcie na sklep i se kupcie, jak nie, to nie, tam poczekajcie na koniec wakacji, będą nowe fajne rzeczy w sklepie i nara.